projekt 4.4, czyli 4.4, narodził się z potrzeby serca, narodził się w związku z tym, że nagle zacząłem mieć o wiele więcej czasu i do tej pory właśnie ten permanentny brak czasu uniemożliwiał uruchomienie, a raczej przygotowanie tego projektu. Dlaczego 4.4? Odpowiedź jest prosta. Obecnie mam 44 lata i sądzę, że to jest doskonały wiek, aby nie skapcaniać, aby pokazać, że coś jeszcze sobą można reprezentować. Będę chciał, aby ten wideoblog opierał się na takich czterech kolumnach, na czterech filarach. Pierwszym z nich będą książki. Będę tutaj omawiał wszelkiego typu książki, recenzje książek, które sam przeczytałem. Będę unikał, i takie jest moje zamierzenie, aby nie recenzować czegoś, czego nie widziałem na oczy, albo czegoś, czego nie przeczytałem. Drugi filar, historia. Będę tutaj chciał omówić zarówno historię Polski, jak i pochylić się nad szczególnymi wydarzeniami w historii świata i będę starał się też dotykać tego, co najbardziej mnie interesuje. Oczywiście nie będę unikał tematów drażliwych, czy tematów takich, które nie za bardzo lubiłem, kiedy byłem sam w czasach liceów i będę starał się, aby przybliżyć Wam jakieś najciekawsze momenty, czy najtrudniejsze w historii naszego kraju i naszego globu. Filar trzeci, felietony. Będę chciał od czasu do czasu zrobić taki felieton dotyczący różnych problemów, różnych dziedzin życia, aby zaprezentować Wam, co o tym sądzę, aby zaprezentować Wam, jakie mam na ten temat zdanie. I wreszcie filar czwarty, w liczeniu popełniłem pomyłkę, filar czwarty, wywiad. Ale nie chodzi mi o wywiad, nie będę przeprowadzał wywiadów ze znanymi ludźmi, nie będę przeprowadzał, zapraszał tu gości, może kiedyś będzie taka szansa, ale jeszcze nie na tym etapie, ale teraz chciałbym zająć się historią wywiadu, bo mało kto wie, iż historia świata tak naprawdę w rzeczywistości nie jest tą, którą uczymy się w szkole. Sami może doświadczacie, że to, co jeszcze, czego uczyliście się w liceum albo na przykład na studiach, dzisiaj okazuje się, że zdeawuolowało się, przepraszam za ciężkie wymawianie tego słowa, widocznie piątek mi nie służy, ale okazuje się, że pewne wydarzenia już spostrzegane są w innym świetle. Dlatego będę chciał właśnie tutaj pokazać tych bohaterów cienia. Zarówno bohaterów polskiego wywiadu, i tutaj będę sięgał i pokazywał tych największych, można powiedzieć, będą to same asy, a jeśli nie asy, to chociażby królowie i damy. Zastanawiam się, czy można mówić o damach as i czy jest stwierdzenie aska. Gender się kłania, mam nadzieję, że jakoś z tego wybrnę. Tak czy tak, chciałbym, aby było to miejsce, w którym będziecie się swobodnie czuli, w którym dowiecie się wiele rzeczy, które może Was gdzieś tam kiedyś zainteresowały, ale o których zapomnieliście, czy zapomniałyście. Dlatego zapraszam Was do komentowania, do lajkowania, unlajkowania, no i co najważniejsze, do subskrybowania. Dziękuję bardzo, cieszę się, udało mi się ten wstęp również